Hej, tutaj Mirek, raz kolejny odcinek serii Invisible Ink. Mam nadzieję, że gra będzie wam się podobała, a ja zaczynam pełną kampanię, więc zapraszam was do takiej już prawdziwej pierwszej misji. Get to the main server, collect the data and get out. No detours. Copy that, Central. Proceeding to target. Insertion was clean. Alarm level holding steady. We need to get to the third floor. We can make our way to the server room from there. Any chatter on the comms? Negative. It's silent on all frequencies. They should have detected us by now. Receiving priority wireless transmission. They're on to you. Get out! Get out of there! HQ compromised. We're going to need an extraction. I've got Incognita. Deckard and Internationale are on their way. Get to the roof. I'll cover you. Go! Deckard, how long till extraction? 30 seconds. Get us out of here. We've got work to do. No okej, więc teraz mam zadanie utworzyć swoją drużynę. Dobierając odpowiednie postacie, dostępne z listy aktualnie 6, ale zobaczymy, jak to będzie się dalej tworzyło, więc dajcie mi chwileczkę, zaraz tutaj potwikuję sobie rzeczy. Tak samo też kampanię kustomizowałem, nie zawierano wszystkich takich domyślnych ustawień, jakie były na początku zastawione. Jest to związane z tym, że chciałem na luzie ograć sobie tą gierkę na szybciutko, więc troszkę będzie zmian. Ale wszystkie szczegóły w ramach rozgrywki mam w przedstawie, żebyście byli świadomi, co was czeka. Hej, wracam do was z powrotem. Mam utworzony zespół. Doszedłem do wniosku, że jednak zestaw podstawowy, czyli Decker oraz International, będą najciekawszą parką. Decker był znany z tutoriala, gdzie gratowaliśmy, uczyliśmy się sterowania, natomiast International ma ciekawy szczep numer 1, czyli wireless emitter, który pozwala nam hakować i wykrywać urządzenia przez ściany. Jest jeszcze tak zwana incognita, czyli taki specjalny system, który pomaga nam właśnie w przechodzeniu leveli. Wybrałem dla niej dwa programy. Pierwszy program powoduje, że generuje się zasilanie do niej co turę na pasywce, a drugi polega na tym, że można za pomocą tej struktury łamać firewally, które zabezpieczają różne konsole, terminale i tak dalej. Więc zaczynamy kampanię. Jest rok 2074 i korporacje, wiadomo, jak to we wszystkich opowiadaniach, rządzą naszą planetą. Generalnie zostaliśmy zaatakowani. Podobał mi się ten plot twist, który nastąpił. Wydawało mi się, przynajmniej mi, nie wiem jak wam, że ta akcja antyterrorystyczna policji była skierowana na tych dwóch agentów, natomiast okazało się, że kwatera główna została zaatakowana i to nasza główna pani kierownik ucieka z inkognitą, super inteligencją razem z naszymi agentami i próbuje się jakoś tam wyratować z tej opresji. A my co? Będziemy pomagać. Operator, are you there?
Good. I was afraid you didn't make it out. Headquarters is gone. Most of our agents have been captured or killed, and our accounts all frozen. I don't know how the corporations found us, but you can bet they won't give up now that they've had a taste of blood. The Jet's stealth rig should keep us hidden if we keep moving, but Incognita can't survive long on backup power. She's got 72 hours, tops. We need to mount a counterattack before then, or we'll be defenseless against their scans. If that happens, we may as well just crash this thing into the ocean. You've never seen the inside of a corporate deprogramming chamber. I won't see the inside of another. Incognita is scanning for targets of opportunity where we can replenish our supplies. Follow her leads and gather what resources you can. I'll run through our contacts and see what favors I can call in. We're going to need all of the advantages we can find in the coming days. Dobra, no to lecimy. Zostaliśmy zadanie, żeby zaatakować executive terminals. Executives are notoriously slack when it comes to network security, and their terminals are full of interesting information. We found a lightly guarded executive complex here. Get in, find the computer and steal their contact list. Then we'll have our pick of future targets. No to lecimy. Trochę X-komowo, nie? Batman! Coordinates locked. Ready to engage transport beam. Bad news, operator. They caught us completely by surprise, so we have no firepower with us. The guards' weapons are gene-coded to their owner and useless to us. We're going to have to make do with what we can find along the way. We've beamed you through the security grid. You should be somewhere near the target, but you'll need to look for it. Get the list and find a transport pad to escape. But be quick about it. They noticed a disturbance when we ported in and their alarm level is already rising. Okej, okay, czyli przede wszystkim mamy znaleźć terminal, ujść z życiem, a także ukraść trochę kredytów w korporacji. Wyjaśnienie na szybko. Pierwsza rzecz, mamy tutaj dostęp do Incognity, czyli naszego systemu, który pozwala zarządzać danymi. Generalnie levele są tworzone proceduralnie, więc nie spotkamy raczej dwóch takich samych układów. Wszystko, co zobaczycie na tym filmiku, nie wydarzy się raczej u was, chyba że będzie to jakieś bardzo, bardzo duże zrządzenie losu. W każdym razie Incognita, jeśli są jakieś lokacje, w które można hakować, które można w jakiś sposób przechwytywać, będzie nam służyła właśnie za taki system do tego typu zadań. Jak tutaj wspomniałem, mam dwa perki, którymi nie zarządzam. Tutaj jest zasilanie. Ustawiłem akurat, że 20 jednostek maksymalnie jest ustawionych na wejściu na level, więc można od razu... Każde użycie tej Incognity powoduje obniżenie zasilania, więc 20 na 20 będzie sugerowało, że będzie można praktycznie na dzień dobry już wejść i troszkę poszaleć. Tak samo kredytów ustaliłem początkową liczbę na 1000. Więc tyle w ogólną rok sobie już wyjaśniliśmy. Teraz przejdziemy tutaj. Podgląd taktyczny, to jest to po prostu zmiana wizualizacji, żeby troszkę ułatwić rozpoznanie. Mamy tutaj uproszczoną wizualizację, czyli na żółto są podświetlone postacie, czerwono to są interaktywne obiekty, a białe to są akurat zwykłe propsy, które gdzieś tam zapełniają i wizualnie uatrakcyjniają grę. Możemy tak samo przerzucić obraz za pomocą rotacji, a także a la Simsy obniżyć wysokość murów, jeśli komuś nie podobają obrazy. Ja jednak zostawiam. Prawy górny róg to jest opis, czyli którą mamy turę, który dzień, jaki tryb, gdzie się znajdujemy, menu. No i security level, to też jest duże uproszczenie, które sobie wybrałem, mianowicie security level będzie wzrastał tylko w sytuacji, kiedy nasi agenci zostaną albo wyspotowani, albo ich akcje zostaną w jakiś sposób przyuważone przez przeciwników i tylko w ten sposób nie, no, będzie narastał ten level. W normalnej rozgrywce, kiedy defaultowo są ustawione, domyślnie ustawione są parametry, on po każdej turze wzrasta o jeden próg, więc tak naprawdę gra się robi bardzo, bardzo trudna, nie jest to łatwa produkcja. Więc troszkę może zatraci się w tej grze klimat przez to, że tak sobie ustawiłem. No ale chcę na spokojnie sobie przejść ją, więc przepraszam za w cudzysłowie takie cheatowanie zgodnie z dostępnymi mechanikami. No i co? Tutaj mamy w prawym dolnym rogu obiektywy, czyli co musimy zrobić. Przycisk zakończenia tury, aby przejść do kolejnych walk.
Mamy opcję też cofania naszych ruchów. Kiedy coś spartolimy, niestety nie wyjdzie nam manewr, zawsze jest opcja cofnięcia się o parę tur do tyłu, żeby to poprawić. Aczkolwiek ta liczba cofnięć akcji jest też ograniczona. Lewy dany ruch to są nasi bohaterowie, którzy mają swoje specjalne cechy, mają swoje akcje, które mogą wykonać, inwentarz, wszczepy. Też znowu Deus Ex się trochę przypomina. Więc co, zaczynamy. Pierwsza rzecz, tak jak mówiłem, nasza koleżanka International ma wszczep, który pozwala jej bezprzewodowo łączyć się z urządzeniami. Oczywiście na odpowiedni zasięg, to nie ma czegoś takiego, że łączy się przez całą mapę. No ale jak tutaj widzimy, może się połączyć do konsoli, nie posąd do niej i w ten sposób zdobyć zasilanie, aczkolwiek na razie sobie to darujemy, ponieważ mamy 20 na 20, więc szkoda marnować. Pójdziemy dekerem i postaramy się wybadać dalszy pokój. Już miałem pierwsze użycie inkognity, pierwsze zasilanie padło. Wykorzystam inkognity do przyjęcia kamery za pomocą właśnie Breaks Firewall. Dobra, Decker wyspotował, że jest bezpiecznie, więc możemy się ruszać dalej. No i właśnie tutaj kolejny właśnie argument, że International jest świetna. Podchodząc do dalszych lokacji, automatycznie wykrywa niebezpieczeństwa i na przykład kolejne, załóżmy, tutaj mamy sejfy, tutaj mamy zasilanie, kolejne urządzenia, które można w jakiś sposób złamać. No właśnie, na przykład teraz złamałem generator, włamałem się do niego, włączałem zasilanie. Zasilanie było podłączone do dwóch takich słupów, które generowały lasery, przez które nie można było przejść, a teraz już są dostępne. Tutaj odblokowałem w tym momencie sejfy, które zawierają kredyty. W ten sposób można się wzbogacić i kupować sobie ulepszenia. Więc dekerem. No wyjaśnienie akurat tutaj jest security level. Every turn the security level will increase as they track her. New security measures are added every 5 increments. Czyli generalnie wraz z postępem co 5 tych pasków wzrasta ogólny poziom w normalnej rozgrywce. Ja to sobie znacznie ułatwiłem i do tego się szczerze wam przyznaję. W ramach wyjaśnienia, co się dzieje na przykład, kiedy wzrasta level. Na pierwszym poziomie chyba jeszcze nic się nie dzieje, ale na przykład na drugim, trzecim, czwartym są aktywowane na przykład dodatkowe kamery, tak jak tutaj widzimy kamerę, która jest teraz nieaktywna. Tak na przykład przy chyba trzecim, drugim czy trzecim poziomie takie kamery się włączają. Są spawnowani przeciwnicy, ochroniarze. Dodatkowo na przykład zmieniają się ścieżki patrolowe, więc uwierzcie mi na słowo, robi się naprawdę coraz ciężej. I gra tak naprawdę pogania nas niemiłosiernie. Dobra, gra nam sugeruje, żebyśmy w końcu otworzyli ten save. Pojawia się ikonka, więc zrobimy to. 190 kredytów. 190 kredytów. Jesteśmy już bogatsi. Lecimy dalej, odkryć kolejne przestrzenie. Dobra. Kolejne 190 kredytów. You found the executive terminal. Hack it and we can get out of here. Okay. Rozdzielę sobie troszkę ekipę, ale na razie nie ma tutaj jakichś zagrożeń, więc pozwalam sobie, szczególnie, że to jest początek, więc na początku można sobie dużo pozwolić. Jesteśmy w piątej turze. Nasi bohaterowie, przy okazji to jest AP,
to są tylko skrót od action points, mają określony zakres poruszania, który można sobie poprawiać poprzez ulepszenie statystyk, prędkości, więc te action pointy są wydawane na poruszanie, wydawanie akcji typu atak, typu hakowanie, no standardowe takie rozlokowanie a la trochę XCOM, chociaż troszkę bardziej rozbudowane teoretycznie, ale naprawdę przyjemnie i łatwo się to wszystko obczaja. Okej, okay, tutaj sobie otworzymy i wybadajmy. Patroluje ten pan. Dobra. Okej. Okay. Good job. You've got the sight list. They noticed you poking about and have changed up their patrols. Be careful on your way out. Dobrze, w tym momencie właśnie zostały zmienione ścieżki patroli, więc zobaczymy jak się to rozwinie. No właśnie, zmieniły się ścieżki patroli, czyli ten koleś, który był wcześniej podświetlony i miał gdzieś iść tutaj, postanowił jednak zmienić ścieżkę i zobaczyć co się dzieje, ale ma pecha, akurat trafił na mnie. A mój Decker posiada paralizator, który wykorzystam. I to też jest jedno z ułatwień, które sobie wybrałem w kampanii, mianowicie moje porażenie prądem, paralizatorem, będzie powodowało, że praktycznie na 100 tur będą eliminowani przeciwnicy, co też jest bardzo dużym ułatwieniem. Normalnie po około 2-3 turach ci panowie powstają, aczkolwiek jak sobie troszkę to zmieniłem. No cóż, taka była moja decyzja, żeby sobie troszkę przyspieszyć rozgrywkę. Znaleźliśmy kredyty oraz kartę. Kartę, którą można wykorzystać do odblokowania właśnie takich czerwonych drzwi. Pojedynczych czerwonych drzwi, które są używane tylko przez ochronę. Natomiast takie drzwi, o tutaj jak widzimy, podwójne, to są lokacje, z których wychodzą źli panowie, czyli posiłki, więc na to trzeba szczególnie zwracać uwagę, bo można się naprawdę przejechać. Dobra, mam tutaj kamerkę, którą trzeba stosować. Co też zrobiłem? Tego pana już nie potrzebujemy, więc co, wracamy. Tutaj prawdopodobnie ten ochroniarz będzie szedł, żeby sprawdzić ten sektor, więc przyczajmy się na niego, wykorzystując mechanikę, którą już znamy z wcześniejszych samouczków. Okej, to było dziwne. Bym przyznał, że ten pan pójdzie tutaj, ale nic, ktoś inny jednak się zjawił, niech będzie. Okradnijmy go, kolejne kredyty. ...470 kredytów. Sweet. Dobra, to on prawdopodobnie może tutaj zejść. Więc na razie się wstrzymam. Z dalszymi akcjami. Zobaczymy, gdzie pójdzie. Must be imagining things. Tak, zapewne ci się wydawało. Możemy coś kupić? Mamy wszczep, który powoduje, że nasze zdolności hakowania są od razu ustawione na poziomie trzeciego levelu. Aczkolwiek ja chyba sobie daruję. Wolę chyba normalnie ulepszyć
swoją postać niż w ten sposób się wspomagać. Steampaki, medpaki są na razie zbędne, recharger również. Acceleration chip powoduje, że mamy więcej powera z konsoli, aczkolwiek szczerze chyba sobie daruję. Co najwyżej upuszczę tą kartę, której tak bardzo nie potrzebuję, i co najwyżej kupię sobie na Neural Disruptor, który będzie mógł przebijać się przez pancerz, ponieważ mój nie przebija się w przypadku przeciwników opancerzonych, więc ten lepszy już ma taką moc, Armor Piercing 1, więc kupię go sobie. Dobra. Jest świetna ta muzyczka. Naprawdę kocham ją. Mini bazar. Ten skill nie będzie mi potrzebny, ponieważ mam startową ilość na 20. Ale dagger jak najbardziej. Użyłem tak swoją drogą. Tap to jest szybkie przełączanie się między postaciami. Bardzo przydatne. Na wypadek, gdyby gdziekolwiek ten ochroniarz chciał się przejść, to będę przygotowany. Dobra, powalmy go. Ukradnijmy go z kredytów. No i dekerem idziemy na górę, a ewentualnie moją panią postaram się może kupić jeszcze ten szczep, bo mnie strasznie zaintrygował, przyznaję się szczerze. O, dokładnie ten. Ten wszczep Acceleration Chip, który troszkę przyspieszy włamywanie się. Dobra. Kupiliśmy, co chcieliśmy. A ten tutaj. Już czeka w windzie. Chyba wszystko wykorzystałem. Za pomocą podglądu Alt sprawdzam lokację. Nie wykorzystałem konsol. No ale. No niech będzie. Może z przypadkiem stracę jakieś punkty przez to, że nie mam wszystkich odblokowanych, więc. Podejdę sobie. Dobra. Wszystkie konsole zostały
wykorzystane. Więc teraz lecimy do punktu wyjścia. Normalnie bym sobie w zwykłej grze nie mógł na to pozwolić, bo w 18 turze chyba byłbym już aktualnie prawie na 4 poziomie zagrożenia i kilku przeciwników by krążyło wokół. No ale jak tutaj mogę sobie pozwolić, to szaleje. W końcu gram na luzie, żeby poznać Bardzika. Okej, okay, dostałem informację, że device not hacked, bo te kamery właśnie nie zostały aktywowane w ramach postępu zagrożenia na poziomie, dlatego nie było możliwe, ale cała reszta, jak widzicie, została odkryta. W każdym razie dzięki za oglądanie pierwszej misji, mam nadzieję, że gra wam się spodobała, przyznam szczerze, że mi się podoba. I polecam ją szczególnie do oblukania, szczególnie, że ma wiele opcji. Jest naprawdę ciekawa i trudna, więc z jednej strony zachęcam was do oglądania dalszych materiałów, ale z drugiej strony też do tego, żeby wesprzeć firmę Klai, która stworzyła to cudo oraz kilka innych, no i żebyście się pobawili tym tytułem. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach.